Kto z was był w Bieszczadach? Ja. Ja nie byłem. Jakbyście mieli powiedzieć jedno słowo, które opisywało wasz pobyt tam. Zimna noc. Wilczajama, Smolniku. To... Właśnie. Okej. Okay. Współczucie. Bo ludzie, którzy tam są, nie mają już dokąd uciekać. Tak, i potem my im zazdrościmy. Ja poznałam Bieszczady właśnie od strony takiej, że... Znaczy ja się urodziłam w ogóle w Bieszczadach, w Lesku. Ale potem jak miałam 2 latka, się wprowadziliśmy do Żywca. No i jeździliśmy odwiedzać babcię co roku, także naprawdę... Na połowie Wetlińskiej byłam częściej niż kolejka wąskotorowa to też była zawsze moja zmora, bo co roku po prostu ta kolejka i kolejka i kolejka, kolejka. Ale potem po 20 latach wróciłam, pracowałam, mieszkałam w Wetlinie. I poznałam Wetlinę, w ogóle Bieszczady od takiej trochę innej strony. Właśnie od strony miejscowych, którzy tam mieszkają. I napisałam piosenkę o moich Bieszczadach. Lubię wracać się do tej chwili, w której mi się wszystko myli. Gdzie i kiedy jestem teraz, gdy się dzieje wszystko naraz. Kiedy ludzie mnie poznają, gdy się do mnie uśmiechają. Lubię tworzyć też historię, potem brnę w nie też nieładnie, bo by być sobą w każdym miejscu jest być trudno, daję słowo. Lecz starania popłacają, ludzie ciągle zawracają. Obierają różne drogi tam, gdzie ich poniosą nogi. Takie właśnie są Bieszczady, od Połonin po jeziora. Różne strony, jedna droga, dusiołki, anioły, sfora. Różnych ludzi o obliczach, niekoniecznie tych, co zwyczaj gdzieś mijamy. Na ulicach tutaj każdy obłąkany wydobywa coś, co drzemie, coś, co chciałby dać drugiemu od siebie. Lubię wracać w znane miejsca, gdzie powietrze nie zniechęca, gdzie głęboki wdech i wydech mnie napędza do działania. Choć nie robię nic twórczego, idę prosto drzewo. Ziemia kręci się, ja znikam, głośno krzyczę, skaczę, czekam. Chcę pamiętać każdą chwilę, chociaż nie mam czasu tyle. Dla niektórych chwil po prostu warto skoczyć prosto z mostu. Przypadkowość nie istnieje, to się wszystko teraz dzieje. Otwórz serce, stań na nogi, otwórz oczy, Boże drogi. Czy ty widzisz moje szczęście, które mi ucieka w mieście? Takie właśnie są Bieszczady, od Połonin po jeziora. Różne strony, jedna droga, dusiołki, anioły, sfora. Różnych ludzi o obliczach, niekoniecznie tych, co zwyczaj gdzieś mijamy. Na ulicach tutaj każdy obłąkany wydobywa coś, co drzemie, coś, co chciałby dać drugiemu od siebie. Właśnie są Bieszczady, od Połonin po jeziora. Różne strony, jedna droga, dusiołki, anioły, sfora. Różnych ludzi o obliczach, niekoniecznie tych, co zwyczaj gdzieś mijamy.
Na ulicach tutaj każdy obłąkany wydobywa coś, co drzemie, coś, co chciałby dać drugiemu od siebie. Tak mi się kojarzy wieczoru. Co? Czy było mi teraz ciepło? Tak, optymalnie teraz. Teraz jest okej. Okay. Wszyscy ci o to pytają. Na każdym koncercie. Czy co? Czy ci było ciepło? Kiedy się mnie tak ktoś zapytał? Marcin. Bo nam jest po prostu tak ciepło, jak słuchamy na serduszku. To dlatego. O ja. To super, cieszę się. Tam zimno na zewnątrz, to... Przynajmniej was to trochę rozgrzeje. To jest ulubiona piosenka mojej mamy. Trzy dni temu dokładnie zagrałam jej po raz pierwszy i mama już całkiem zmieniła słowa i w którymś momencie, jak słyszycie a pod poduszkę włóż sobie coś, to moja mama bardzo śpiewała ochoczo a pod poduszkę włóż sobie gruszkę i tam różne rzeczy, bo już tak zrymowało. Po czym nie mogła się uspokoić, bo tak się śmiała. Zapytałam się, czy śmieje się dlatego, że tekst jest śmieszny, czy śmieje się ze mnie, bo cały czas nie wiem, jak oni podchodzą do tych moich, że tak powiem, do tej mojej twórczości. Mam poczucie, a nie, że to po prostu jest, że to jest śmieszna piosenka, więc tyle dobrze, no, uff. Ciemniej zaczyna robić się, nie widzę dobrze już kształtów i kolorów drzew. Słońce w zachodzie kładzie się do snu. Księżyc zaczyna robić to, co mu wychodzi dobrze. Świeci, dobrze świeci. Nie wszystko czarne jest czarne, nie wszystko białe jest białe. Liczy się częściej coś, co jest pomiędzy, bo jest bardziej trwałe, niezbadane i ciekawe. Nie wszystko czarne jest czarne, nie wszystko białe jest białe. Liczy się częściej coś, co jest pomiędzy, bo jest bardziej trwałe, niezbadane i ciekawe. Różowe chmury skaczą po niebie jak kangury. Ury. Zielona trawa jest jak zabawa, po takiej trawie mózga w miejscu staje. Woda niebieska, spójrz w oczy pieska, a dla ochłody zjedz sobie lody. Pocałuj żabkę, uwierz krasnale, ale pozostań pomiędzy i trwaj w zapale. Pale. Nie wszystko czarne jest czarne, nie wszystko białe jest białe. Liczy się częściej coś, co jest pomiędzy, bo jest bardziej trwałe, niezbadane i ciekawe. Nie wszystko czarne jest czarne, nie wszystko białe. Liczy się częściej coś, co jest pomiędzy, bo jest bardziej trwałe, niezbadane i ciekawe. A dla ochłody napij się wody. Pocałuj żabkę, uwierz we wróżkę, a pod poduszkę włóż sobie ząb.
Nie wszystko czarne jest czarne. Nie wszystko białe jest białe. Liczy się częściej coś, co jest pomiędzy, bo jest bardziej trwałe, niezbadane i ciekawe. Nie wszystko czarne jest czarne. Nie wszystko białe jest białe. Liczy się częściej coś, co jest pomiędzy, bo jest bardziej trwałe, niezbadane i ciekawe.